Witam w kolejnym odcinku. Tym razem podsumujemy sobie koszty stanu surowego otwartego. Tak jak widać, z tym, że jest to stan surowy otwarty, ale bez ścianek działowych w środku, ale za to z ociepleniem. Mamy już ocieplenie zrobione. Także kwota, jaka to jest, to 183 tysiące złotych. Mówimy to o kwocie materiałów. Część robocizny jest w to wliczone, na przykład montaż wiązarów i tak dalej, koparka, ale reszta to jest same materiały. Podsumowując, na płyta kosztowała 44 500, ściany 71 tysięcy. W poprzednim filmie podałem, że 70, ale tu już doliczyłem sobie obróbka tych wnęk, jak przyjdą okna, też docieplenie tych roled i tak dalej, więc sobie dołożyłem ten 1000 zł, żeby było tak realnie. Wiązary mamy 31 180 zł i pokrycie dachu 36 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o jeszcze pozostałe koszty, które ponieśliśmy, to jest tak, każdy te koszty ma w zależności od działki i tak dalej, co sobie wybierze, od projektu, więc ja przyjąłem tutaj u nas cała dokumentacja, jest to kwota około 10 tysięcy złotych i przyłącza, mamy część przyłączy już zrobionych, prąd pociągnięty, rurę od wody, jeszcze też nie jest podłączona ta rura, ale jest już zakopana, więc jakby częściowo jest to zrobione. Prąd mamy w garażu, gdzieniegdzie już tam skrzynki i tak dalej, więc to sobie w to wciągnąłem i to jest około 8 tysięcy złotych te przyłącza nas wyszły. Tak się prezentuje domek. Aha, jeszcze wspomnę, no to daje nam łącznie kwotę 201 tysięcy złotych. I tak jak mówię, że to są koszty materiałów. Do tego sobie trzeba doliczyć koszty robocizny. Nie chcę tutaj mówić, ile by mnie to kosztowało, bo nie wiem, no każdy ma jakieś swoje ceny. Gdzieś tam w okolicy to bym musiał sobie policzyć, ile za taki domek bym musiał dać systemem zleconym. Tu mamy część od tarasu. W poniedziałek będą montowane okna, więc też już inaczej to się będzie prezentować. Zobaczymy jeszcze, jakie to będzie wykończenie na zewnątrz. Na pewno chcemy tutaj tą ścianę całą szczytową zrobić w drewnie. Zobaczymy, czy to będzie modrzew, czy to będzie coś innego jeszcze. Nie chcielibyśmy kompozytów. Wiemy, że drewno trzeba konserwować, ale jednak drewno to drewno. Tu już jest przygotowana taka kontruata, przykręcona do desek. Na to pójdzie, wiadomo, cały klej, siatka i grunt, i na ten grunt będą kręcone kondruaty w poprzek i pionowo pójdzie ta elewacja drewniana. I teraz jeszcze się zastanawiam, czy jeszcze czymś te łaty zabezpieczyć, te kondruaty, jakimś mazidłem. Wiadomo, one muszą być ciemne, żeby się to nie odznaczało, ale czy jakaś folia, membrana, coś takiego jeszcze się okaże w praniu do elewacji. Jeszcze mamy trochę czasu, więc zobaczymy. Wejdziemy sobie jeszcze do środka. Tego jeszcze też nie wliczyłem, ale podam, jak będziemy montować filmik ze strychu, ale na strychu kupiłem płyty OSB. Łaty są przykręcone w poprzek wiązarów i
cała podłoga będzie tam wyłożona, to dopiero na końcu, jak już będzie całe wszystkie ścianki, instalacje i tak dalej robione i będzie nadmuch wełny albo celulozy, zobaczymy, jeszcze się też bije z myślami, co by było lepsze. Desek na razie tam do góry między wiązarami nie będziemy ocieplać, niech to sobie wszystko powysycha, bo tutaj wiadomo, jeszcze trochę to jest tej wilgoci, mam nadzieję, że to trochę wyschnie. Może w przyszłości jakaś piana by tam przyszła, albo też wełna. Zobaczymy, co przyniesie. Robimy teraz instalację jeszcze elektryczną tam na strychu, już taką prawie docelową, żeby tu już mieć światło. Tam na górze, jak się zaświecą takie lampy 4 LED-owe, kupiłem 120. Jak je się zaświeci, to tu na dole też będzie jasno. A przynajmniej już tam na górze będziemy mieć docelową instalację. Na razie tylko na wtyczkę, ale potem się to przerobi. I kolejny etap to ścianki działowe. O, jeszcze mogę pokazać tutaj. Zakupiłem taką kozę małą, żeby trochę było cieplej. Pierwsze odpalenie, zobaczymy, jak tu sprawuje się. Zobaczymy, czy nie będzie trzeba czegoś tu dać, jakiejś płyty na ten styropian, żeby tu się nic nie stopiło. Tam mamy wełnę na przepuście i sobie pyrka. Tu mamy tak zrobione, o. Jak wychodzi słońce, to od razu słychać, jak ten styropian pracuje. Tak strzela, można powiedzieć. Zapraszam na kolejne filmy. Teraz kolejny będzie z montażu okien. Postaram się coś więcej tam powiedzieć i pokazać, jak montowane będą u nas okna. Może wrzucę na Instagrama jakieś zdjęcie tych okienek, więc sobie zobaczycie. Zabieramy się do pracy. Piszcie w komentarzu, co warto jeszcze pokazać, czego byście oczekiwali. Koszty staram się mówić na bieżąco. Jeszcze myślałem, żeby dograć sobie roboczo godziny, ile czasu poświęcone jest na budowę tego domu. I tutaj stan, tak jak teraz widzicie, pochłonął 40 gdzieś dni. Takich można powiedzieć w dwie osoby, 40 dni po 8 godzin. Wiadomo, że to trwało dłużej czasowo, ale tyle roboczo dni gdzieś wyszło do tego stanu, jaki mamy teraz. Dzięki za uwagę, subskrybujcie kanał, żebym wiedział, że warto takie coś robić i że jakieś informacje się przydadzą w tych ciężkich czasach na budowę domu, bo materiały idą w górę. Ciężko to wszystko dostać, ale jakoś tu u nas jest tak zaplanowane, że się udaje terminowo wszystko robić. Dzięki.